Witam wszystkich serdecznie, tutaj Ragnarok i chciałbym was tym razem zaprosić na seans przygody, która zapadła mi w pamięć na bardzo, bardzo długo, odkąd zakończyłem tą produkcję. Jest to gra, jedna z tych, które właśnie potrafią się wyryć wręcz w pamięci jako coś niesamowitego, coś wyjątkowego, czy stwierdzenie prawdziwe, że gry mogą być sztuką. To, co wam właśnie przedstawiam, moim zdaniem jest przykładem na dzieło sztuki. Przedstawiam wam Enslaved, The Odyssey of the West. Przedstawiam wam grę, która jest wolnym nawiązaniem do legendy Małpiego Króla, ale tylko wolnym nawiązaniem. Nie jest to, broń Boże, jego pełna adaptacja tej legendy. Jest to gra z gatunku bardziej platformówek z elementami slashera, eksploracji i gry logicznej, bo są tutaj zagadki. Ciężko mi znaleźć grę, którą mógłbym porównać do niej. Może to na pewno nie są slashery typu God of War czy Dante's Inferno, które nagraliśmy wcześniej. Jest to produkcja znacznie bardziej ambitna, przedstawiająca niesamowity świat. To jest gra, w której klimat powala na kolana i nie pozwala się podnieść długo po tym. Muzyka, majstersztyk. Filmy odpowiedzialna za to cudeńko to Ninja Theory i szczerze wam powiem, że jest to jedna z moich ulubionych gier, jakie grałem w swoim życiu. Na pewno ścisła czołówka najlepszych produkcji, jakie widziałem w swoim życiu. Cóż, nie pozostaje mi tylko zrobić synchronizację dźwięku, sorry, za to zapomniałem, więc tak, góra, dół, góra, dół, świetnie, dobra, to mi pomoże zrobić synchronizację dźwięku, zapominam, powinienem to robić na początku. I wcielimy się tu w postać pewnego, zdawałoby się, mięśniaka, ale sposób, w jaki autorzy wykreowali głównych bohaterów, grając w to, czy oglądając, zwróćcie uwagę na parę szczegółów, na mimikę twarzy i na indywidualne zachowanie każdego bohatera. Autorom udało się w namacalny sposób stworzyć wyimaginowany obraz praktycznie prawdziwych ludzi. Są to niesamowicie trudne rzeczy, stworzyć coś, co wydaje się realne. Więc cóż, może po tym wstępie zachęciłem was do sięgnięcia po ten tytuł, a przede wszystkim zacznijmy przygodę. Zaczynamy nową podróż od początku. Ja już tą grę przeszedłem. Z chęcią ją przejdę jeszcze raz. Mam też DLC z dodatkową kampanią. Nie wiem, czy będę ją przechodził, bo to się już zdecyduje, czy wam się będzie podobał projekt. Jednak wybieramy nową przygodę. Jeszcze tylko zobaczę, czy mam może tu napisy ustawione. Audio, subtitles jest włączone, muzyka, wszystko. W takim razie zaczynamy nową przygodę na poziomie normal. Gra bywa dość trudna, więc zagram sobie na normalnym poziomie trudności. Startujemy. Tak jest. Nadpisz mi save'y. Gra jest napędzana przez Unreal Engine 3. Dzięki temu ma bardzo ładną grafikę. Rozdział pierwszy, ucieczka. Welcome to slave ship 909 en route to pyramid. You have been assessed and any injuries sustained during your capture have been designated as non-life threatening. Remaining journey time is estimated at 16 hours. If you are experiencing severe nausea or need to relieve yourself, temperature critical. Structural integrity 30%.
Gra się, jak widzicie, zaczyna w dość intensywny sposób. Mieliśmy okazję zobaczyć dziewczynę, która uciekła właśnie ze swojej kapsuły. A my, jak to jest właśnie główny bohater gry, poznajcie małpkę! Tak, gość się nazywa Monkey. Zwróćcie uwagę na mimikę twarzy, na ruchy mięśni, coś niesamowitego. Dobra, to już jest główna rozgrywka, więc przy okazji mieliśmy okazję zobaczyć jakąś dziewczynę, która właśnie... Wow, kamera mi się zabłodziła. Która właśnie uciekła ze swojej celi i w jakiś sposób sabotowała to coś, w czym jesteśmy teraz. Na razie jeszcze nie wiem, w czym jesteśmy tak dokładnie. Wow, no w takim razie skaczemy dalej. Musimy ją... mniej więcej może dowiemy się od niej, co się stało. Dobra, najwidoczniej ten statek jest pilnowany, prisoner, czyli znaczy, że jesteśmy więźniami, lub coś w tym rodzaju. No, masakra, jak na razie wszystko wybucha i się niszczy, w takim razie biegniemy dalej od razu, nie tracą czasu, skoro tu wszystko wybucha! Dziewczyno, poczekaj! Shit, oczywiście musiałem spaść. Dobra, to jest oczywiście coś w rodzaju tutorialu, więc za jego pomocą możemy się nauczyć wspinać, skakać i później walczyć. Jezu! Wszystko się sypie. Najwidoczniej mamy już pokazane, że ona dysponuje jakąś zaawansowaną technologią. Bo nie jest to na pewno nic, z czym... coś takie jak ich hologramy, czy inne rzeczy. Dawaj manki! Skaczemy do góry! Dziękuję ci. Tak, jest bardzo widowiskowy, są oczywiście wszelkie skoki, ruchy naszego głównego bohatera są wykonane mistrzowsko. Jest on w pewnym rodzaju ninja! Tak jest, tylko ninja potrafi w ten sposób się poruszać. Ewentualnie możemy skakać po większości fragmentów, jakie są podświetlone. Możemy to oczywiście wyłączyć w opcjach, jeśli czujemy się zaawansowani, ale ja to wolę zostawić, będziemy się łatwiej poruszać. Tak, on się zapytał, jak się wydostać z tego. Dobra, w takim razie na łanki skacz! Cholera, nie spadaj. W takim razie pobiegniemy dołem. Oj, to chyba nie będzie dobry pomysł. No to już wiemy, w czym się znajdujemy. Jest to jakiś statek. Manki, nie wygłupiaj się. Do góry, manki. Jedziemy z tym koksem. W drugą stronę. Dziękuję bardzo. Dobra. Teraz tu. Manki, musimy się stąd wydostać. Nie przesadzaj i nie przeginaj pały. Tym bardziej, że chyba jesteś w samolocie. Świetnie, to się udało nam. No dobrze wiedzieć. Dobra, tam jest coś. Złapiemy się tego i może... Dobra, to opuść mi się proszę, manki, dziękuję. Trzeba skakać nad przepaścią i nad pędzącym powietrzem. Wszystkim Jezu, tu się wszystko wali. W tym razie manki, skaczemy tutaj teraz. Dziękuję ci, przyjacielu. I dalej. Tak, ta dynamika, cholera. Dobra. Kamera bardzo fajnie, dynamicznie, tak filmowo lata na boki. Oho, i chyba strażnika mamy. Pięknie. Już wiemy, że to są roboty. W takim razie może uda się w górę przejść. No wiem, że potrzebujesz swojej broni, ale... Where's my stuff? What? The stuff. Where's my gear? Stuff you took away from me. I can't talk to you. It's against the rules. Item storage in the lower hall. Slave 6B58 is assisting escaped prisoner. Level 1 Chyba komputer uznał, że on nam pomaga i go od razu zabił. Zabił niewolnika. Ten się zapytał, gdzie są jego rzeczy. O, dość smutne w takim razie. Smutny wykreowanie świat jak na razie. Pokazany tutaj. Dobra, zjeżdżamy w takim razie na dół. Manki, puśćcie tego, dziękuję.
Może uda się znaleźć nasze rzeczy. No, tu są nasze rzeczy. Chyba nasz motor w ogóle. Pięknie! I mamy nasze pięści. Pięknie. Shield activated. I nasza główna broń, czyli kij plazmowy. No, teraz się czuję power. Dajcie ten robot. No to czas skopać dupsko temu mechowi. Dziękuję, Manki. Na górę. Przejdźmy na drugą stronę, zejdziemy na dół i skopiemy dupsko temu czemuś. Pięknie. I właśnie o to chodziło. Tak, wiem, że tarcza zablokuje automatycznie część obrażeń, jednak nie zablokuje ich wszystkich na pewno. W takim razie od razu zajmiemy się mechem. Dziękuję bardzo, Manki. I lecimy dalej. No pięknie, teraz to jesteśmy w jakimś magazynie. Nie są aktywne, no to chyba dobrze, że nie są aktywne. Gorzej jakby były, mają jakieś wielkie ostrza na rękach, więc ja bym się wcale nie cieszył, jakby się aktywowały. I o wilku mowa oczywiście. Combat mech, tak? Mechy bojowe, pięknie. And hold RT to block enemy. No spoko. To ja bardziej będę chciał cię zabić. Dziękuję. Jeszcze jeden? Wiem o tym, że mogę unikać ciosów. Szybciej się z tobą zajmę, niż będę się tak bawił. No i proszę bardzo, więcej towarzystwa do pochlastania. Pięknie. Ależ to jest filmowo zrobione, niesamowicie kamera pracuje na... podczas walki z mechami. Oj tak, i finish him. Dziękuję. W którą stronę się powinien teraz udać? Tam. No wiem, że lepiej się stąd wynosić. O, pięknie, kolejne hangary. Więcej mechów! Press to light up. O, fajnie wiedzieć. Dobra. W takim razie zajmiemy się jeszcze tym drugim, gdzie on jest. Wow! Nie ma, blok tarczą, gniotku! Świetnie. Na następne i znowu kolejnego mecha mamy. Aha, spoko. Stun atak. Oj, jestem za daleko. Świetnie. Kolejne combo. Wpakowane prosto w pyszk. Mechanicznego robota. I uciekam dalej, szukam tej dziewczyny cały czas. No, kobieto! Hej! Hej! Open the door! No, może grzesznie by było lepiej było poprosić. You motherfucker! Cenzura na język. No, nie myliłem się, to jest coś w rodzaju samolotu. Czy to są kapsuły ratunkowe? No, pięknie. Dobra, w takim razie będzie trzeba okrężną drogą iść. Jak to na ła? Teraz będzie trzeba po zewnętrznej części samolotu nas zapierdzielać. To jest piękne. Dobra, lecimy dalej. Ja pierdzielę. No, to pamiętasz, to jest ta scena, w której zrobiła na mnie tak piorunujące wrażenie na początku. No pięknie, już tam katapulty, wszystkie inne. I świetnie, mamy kolejne roboty, które na mnie idą. No, podejdź tu, podejdź. Aj, nie zdążyłem. W razie zajmiemy się nimi od razu. Ten atak. Pięknie, blok, ładny. I rozwal go albo zrzuć na jaku. Dziękuję, Monkey. I tego może jeszcze zestunujemy. Dziękuję ci. I skaczemy dalej. Można przed nimi uciekać, ale ja polecam raczej walczyć. One zawsze nas praktycznie dogonią. W razie tędy, Monkey, tutaj w bok. I jeszcze niżej zejdziemy troszkę i będziemy mogli skoczyć dalej. Dziękuję. Pięknie. Ta zręczność jest po prostu niesamowita u niego. Wow, tam coś bardzo, ale to bardzo się kotłuje.
Dźwięk. Czy to jest silnik? Panie kapitanie, twój silnik się tutaj kopci. Szybciej, szybciej, szybciej! Shit. O, Jesus. No to. Dawaj, manki, dawaj, dawaj do przodu. Łosz. Czy to jest statua wolności? Dobra, to się robi coraz bardziej epickie. Rozbijemy się na pewno, stary! Tylko pytanie kiedy i gdzie? Dobra, biegnij, biegnij, ile fabryka dała! Czy da wejść? No chyba jednak nie dać. A nie, coś tu się jednak da. Pięknie, manki. Dobra robota! Na to nie o to chodziło, manki! Nie masz pomagać mu spaść! Ty masz się stąd wydostać! O, pięknie! No to teraz będzie mieć problem. Do góry, stary, do góry, bo skosimy, że... Jezus, skosimy zaraz coś. To jest... Nie wiem, to nie jest Empire State Building, bo ten drugi został chyba już zniszczony. Do góry, manki. Do góry, ten blok jest coraz bliżej. Nie wygłupiaj się, stary, nie wygłupiaj się! O, ja pierdzielę. Dawaj do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, jeszcze trochę. Dziękuję bardzo. W takim razie biegniemy dalej. Dalej, na następne skrzydło, wyższa partia, więcej zabawy, jak to mówią. Pięknie, widzę kapsułę, widzę kapsułę, widzę kapsułę. Biegnij do niej, manki. Manki, ona jest twoja! Bierz ją, nikomu nie oddawaj. Gdzie mam biegnąć? Gdzie mam biec, gdzie mam biec, gdzie mam biec, gdzie mam biec? Tu jest jakaś rura, manki, skacz na nią. Co proszę? W dół, w dół, w dół, w dół, w dół, w dół, tu jest przemysło. No jak to, come on! 20 sekund! Dawaj, manki! Damy radę! Nie rozwalimy się! Nie zginiemy tutaj jeszcze! Dawaj, 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 dawaj! Jak to rozkarmia! Tylko do przodu! Świetnie! O, i tę dziewczynę znaleźliśmy przy okazji. Coś jest nie tak? No, nie, 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 nie wciskaj tego! Oj, mamy problem. Jak on to przeżyje? To jest chyba Nowy Jork. Ale najwyraźniej nie jest w zbyt dobrym stanie. Coś się chyba wydarzyło w tym świecie. O stary, ciesz się, że żyjesz. No, mam nadzieję, że wam się podoba początek. Rozdział drugi. Stare miasto. Jak patrzę na to, przypomina mi się film... Cholera, to nie, nie, to w zasadzie jest bardziej zniszczone niż... Nie wiem, Bitwa o Ziemię, albo... Jestem legendą może troszkę. Ale najwidoczniej nasz bohater przeżył upadek. Choć miałeś niesamowite szczęście. A tak wszystko boli, nie? I ta dziewczyna. Oh god, my head feels like it's ripped open. It's the headband. What? The slave headband. The one I fit on you. Tak, bransoleta niewolnika. You put this on me. Let me explain. Get this thing off.
wyrwać łeb. No. No. You think I'm screwing with you? You stop. It works. Command, move away from me. What the hell are you doing? I hacked a slave headband. So it could be activated by my voice commands. Activation triggers a systemic pain response. It's what controls the slaves. Jak zabiję cię. Nie możesz. Stop speeding. For any reason, the headband will discharge a lethal dose. If I die, you die. Oh. Świetnie, coraz lepiej. Why? I need your help. I come from a wind farm community. It's about 300 miles from here. I'll never make it on my own. If slavers don't get me, mechs will. That's the deal. Get me back to my home and you can go back to yours. Looks like I don't have a choice. No, nie masz wyboru, stary. Teraz mówisz przepraszam? Okay. Let's go. Dobra, dla niekumatych za... Dobra, dla niekumatych za angielskim. Ona założyła mu na głowę taką jakby koronę niewolnika. I zhakowała ją w sposób, że jest możliwość sterowania tą koroną za pomocą sterowania głosowego. I założyła mu propozycję nie do odrzucenia pod postacią, że jeśli zabierze ją do domu, doprowadzi ją do domu, która jest tam 300 mil stąd, to ona zdejmie mu to i pozwoli odejść do jego własnego domu. Jeszcze jest ten haczyk. Jeśli ona umrze, to korona jest tak skonstruowana, że zabije też jego. Więc to było kwestii formalne. Lecimy dalej. A, i jeszcze jedno. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w Enslaved. Hejka, dzięki za uwagę.